Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto po raz kolejny Stone Shard i jest już drugi odcinek z przygód naszego Yharghrima bodajże, czyli Krasnuda. Jak widzicie, mamy level upa. Jednak zanim nim się zajmiemy, pozwólcie, że ogarnę trochę naszego gostka, bo nie ukrywam, trochę zgłodniał przez sen i w ogóle. No, tak więc przechodząc już do kontynuacji. Plan na dzisiaj, nie wiem, prawdopodobnie trochę bicia sobie z bandytami, level upowanie do trzeciego poziomu. A może w końcu nawet i, nie wiem, pójście, zająć się questami głównymi. Więc tak, ulepszamy siłę i witalność, natomiast jeśli chodzi o umiejętności, prawdopodobnie pójdę w przejęcie inicjatywy, jeśli chodzi o style walki. Czegoś tak, oczywiście jest w pokoju siostra, więc za wszelkie hałasy przepraszam. No proszę, dostaliśmy optymizm, fajnie. No, tak więc, nie właśnie tutaj. No, bez zbędnego gadania idziemy. Zobaczmy tylko, dokąd. Czy jest to jakieś fajne miejsce? Nie no, zapowiada się, że raczej wszędzie jest dosyć ciężko. No dobra, poza tym miejscem. To może też tam się udajmy. No, więc pod waszą nieobecność, że tak to nazwę, co... Jedno co robiłem, to łaziłem szukając pojedynczych wilków czy bandytów na mapach, które znamy, tak więc... Nie przejmujcie się tym, że byłem w jakimś miejscu nowym czy coś. Bo nie ukrywam, łaziłem, jak mówię, tylko tam, gdzie już byliśmy wcześniej. Ale mniejsza z tym, idziemy. Miejmy nadzieję, że znajdziemy gdzieś jakichś pojedynczych wrogów. Przy czym przez pojedynczych wrogów nie mam na myśli niedźwiedzia, gro. Więc proszę mi tu nawet nie pchać niedźwiedzi. Bo jeśli to zrobisz, to ja się obrażę. No, no i się obrażę się. Tak więc, bez zbędnego gadania. Siostra, proszę cię, nie hałasuj tak bardzo. Idziemy. I zobacz. Okay. Idę! Słyszę, siostra. Już idę! Proszę cię, nie musisz tak wrzeszczeć. Jelenie. Znowu. Coś, czego nawet nie mam jak złapać. O, lulek czarny. Miał jakieś fajne efekty, czy nie? Bo już w sumie nie pamiętam. Ja ci się nie dowiem. Patrząc na to, jak... zapchany mam ekipunek. A nie, dobra. Zatrucie i obniżenie zdrowia psychicznego, ale daje strzał bojowy, dobra, może się okazać przydatny. Tak więc idziemy. Mamy drogę. Miejmy nadzieję, że znajdziemy gdzieś jakichś bandytów, chociaż pojedynczych. No niestety się nie zapowiada. No nie wiem, może niżej. Jeśli nieco. Ja powiem szczerze, już nawet nie wiem. Tak więc dobra. Jesteśmy na lesie z drogą? No chyba. Zresztą nie wiem. Chociaż nie, jesteśmy już przy forcie. O, ciekawe. Dobra. Ostrożnie bądź co bądź, Yharghrim. I przyjęcie inicjatywy. I bijemy. Dobra. Okej. Na razie odkładamy. Zgłodniałeś znowu, to... Ile ty masz tego głodu? Tak w takim wypadku teraz... 25 i 16 pragnienia, dobra. Okej, pragnienia już nie ma. Głód jest. Bierz gryza szynki. Do tego grzybek i więcej nie dostaniesz na razie. Maczugi zostawiamy. I dobra. Może warto byłoby odpocząć, w sumie zanim rzucę się na większą ilość. Co? I mamy coś takiego, co się przyda na obecny moment, czy nie? Łopian. Dobra. Regenerację mamy lepszą. Dobra. Udało mi się sprowokować jednego, drugi jeszcze nie wie o moim istnieniu, więc jest w miarę dobrze. Czekamy. Przejęcie inicjatywy. Dobra. Okej. Okay. Teraz trzeba być ostrożniejszym. Nie mamy umiejętności. Ale dobra, udało się ich wyeliminować.
W takim wypadku jak tam... Okej. W sumie nawet nie wiem, o co chodzi z tym wszystkim, ale dobra. Lewa noga jest trochę ranna, to... I co, używamy poboczniaków. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. I teraz tak, coś ciekawego tu jest. Nie sądzę, te bronie to są w sumie takie... No nie warte nic, chociaż... A, mam jeszcze tutaj, dobra, to nawet nie ma co myśleć. Żadne są robotnik, nie? Muchomory jednak zostawię, może się jeszcze przydać na wypadek krytycznego bólu. Okej, okay, siostra. No fajnie, siostra, tylko że pewnie oglądacze to nie interesuje, ale teraz dobra. A skąd wiesz? Mówię, że pewnie, a nie, że na pewno. Ale ja dobra. Właśnie myślę, że bardzo ich to interesuje. Dobra, mniejsza z tym. No. No bardziej ich ciekawi opowieści z życia siostry niż jakich twoich. No na pewno, na pewno. Dobra, mamy żelazo. No, może coś tam. W tym odcinku też porę zrobię ankietę. Tak, tak, bo niby wszyscy moi oglądacze wiedzą o tym, że ty masz sporę. To w takim razie zapraszam na kanał. Nie rób reklam, bo wytnę ten odcinek i zacznę od początku nagrywać. Tak, 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 ty mnie reklamujesz, bo ci uwierzę. Większą reklamę robi Manoni, nie mówiąc nic o moim istnieniu. Dobra, a więc mam pojedynczego bandytę. Nie będzie raczej groźny, to nie będę przejmował inicjatywy. Ale uderzenie musiałem zrobić, te podwójne, to jest jednak podstawa naszego walczenia. Dobra, przeczekaj na spokojnie. Dobra. I dobra. No i widzicie? Kiepski bułat, to chyba będzie potrzebne na jakieś zlecenie, to lepiej wezmę. Ale widzicie? Jeśli się gra ostrożnie i powoli, to nie jest tak źle. Co jest? To. O Jezusie, zaraz wracam. A więc powracam, jako wielki zbawca żuczków i ratować młodszej siostry. Ciekawa historia, ale... Pozwólcie, że wam jej oszczędzę. Tak więc nie pamiętam, na czym skończyłem. Ale no, tak czy jak widzicie, teraz gram ostrożniej. Bardziej myślę, a nie idę na szalonego na YOLO, czym na żyje się raz, jakkolwiek zwał tak zwał. I proszę, mamy drugi poziom. Idziemy po rynku. Nie czuć najmniejszych problemów. Spirytus. Dobra. Ten spirytus prawie mnie chyba zabił. No ale proszę. Ej, proszę ci siostra, wstań się, bo ci trochę ciszej. Dobra. Znalazł ten mięso won. Niezidentyfikowana włócznia. Okej, okay, fajna rzecz, ale nie mam na to miejsca. Dobra. To zobaczmy, co mamy w ogóle. Zatrucie w zamian za głód. Nie. Niepotrzebne. Dobra. Wyrzucamy to i co na razie. Ale żeby nie było, że teraz jakąś głupią włócznię będę nosił, na drugie miejsce bierzemy bułata. Okej. Okay. Nie zmieści się, niestety. Nawet niech będzie, że jeszcze jednego grzyba poświęcę. Wracamy do tego i idziemy. Zobaczmy, czy mam tu jakieś skarby w tych kredensach i w ogóle, czy nie. Bo nie ugrało moje pierwsze podejście ever, że tak to powiem, trochę z Englisha. Do tej gry skończyło się tym, że odnalazłem tutaj w pierwszym lochu, który zwiedzałem chyba ze dwie książki umiejętności. Fajnie byłoby, gdybym to powtórzył, ale nie jestem pewien. Głód, pragnienie, zdrowie psychiczne. A zobaczmy, jak tam z głodem. Mało, pragnienie 10. Zdrowie psychiczne plus 3. Nie ma na to miejsca niestety, więc... No zjem już teraz. Może marnotrawstwo, może nie. Nie mnie oceniać. No ale jednak idziemy. Na spokojnie, pomału. I właśnie, przy okazji mam nadzieję, że... O. Już widzę, że jest za mocno. Dobra. Muszę wam trochę to przyciszyć, bo właśnie muzyki dalej nie znalazłem, więc chciałem po prostu trochę wam
podgłośnić to wszystko, ale widzę, że aż przesadziłem. Aha. Dali za mocno, serio. Dobra. Może tym razem już będzie dobrze, bo jednak... Nie ukrywam, chciałbym, żeby muzyka też była słyszalna, ale żeby te ciosy nie zagłuszały niczego. Dalej zagłuszają, więc już lepiej będzie, jeśli w grze po prostu je przyciszę. Z drugiej strony teraz strasznie ciche są też kroki. Dobra, trudno. Jeśli będzie za mocno, to jestem po prostu skłonny nawet najprościej w świecie. No powiedzmy sobie szczerze. No słów mi brakuje dzisiaj. No, co to chciałem? A, dobra, pamiętam już. Nie jestem najprościej w świecie skazany na to, że może będę zagłuszany momentalnie, ale spokojnie, z czasem postaram się to jakoś lepiej ogarnąć. Dobra, zobaczmy, jak tam wskaźnik pokazuje, kiedy uderzam w beczkę. Wytłumaczcie mi, czemu im bardziej to ograniczam limiterem, tym głośniejsze to wszystko się staje. Ja już tego chyba nigdy nie zrozumiem. Dobra. Ostatnia próba, na jaką mogę sobie pozwolić. Jeśli nie, to już nie wiem, co mam zrobić, czy dać plus 100 dB do mikrofonu, żeby to było słyszalne, czy co. Okej. Dobra. Dobra. I powinno być jakoś. Zobaczymy jeszcze raz. Okej, jakiś jeszcze pokój. Nope. Uwaga, uwaga. Okej, nie działa może najlepiej, ale przynajmniej jest. I jakaś koszula. Wydaje się być lepsza niż ta, co noszę. Niemniej jednak, no nie ma na nią miejsca, więc prawdopodobnie będę zmuszony zostawić trochę rzeczy. Dobra, to zostawiamy. Czy coś takiego nie jest szczególnie potrzebnego na razie, no kolejna porcja tego. I na koniec, w sumie jedno, co mi zostało, to może segregować wszystko, może jakoś mądrzej, nie wiem. Jeśli to bym wszystko jakoś spróbował mądrze ustawić, to może by się udało. Brakuje dwóch miejsc, co oznacza, że no... To było co nie, to strzał bitewny. Okej, dobra, niech będzie. Naprawi się, to wtedy będę nosił. I okej. Nie jest to może aż takie wspaniałe, jakby mogło być, ale dobra. Aha, dobra. Wchodzimy głębiej, bo w sumie już nic więcej nie zostało na tym piętrze. Może to jest błąd, może nie. Ja tam nie wiem. Ale dobra. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, którą zapomniałem przestawić po ostatnich jednych moich takich testach. Na szczęście to nie problem, ale... No i jednak, trochę się działo się negatywnego, więc... A, co jest? Dobra, jest, działa. I co tu mamy? Kolejny wieśniak. Dobra, i jakoś jest pojedynczo, co? No właśnie, nawet nie ma co się przejmować, jakoś wielce. Używanie czegoś poza tym podwójnym atakiem, który podkreślam po raz kolejny, jest podstawą funkcjonowania wszystkiego, co w sumie mamy tutaj w tej grze. Okej. W sumie stamtąd przylazł, to może pójdźmy za ciosem i idźmy właśnie takim miejscem. Ser. Jak tam z głodem? 4%, akurat idealnie na grzybka. I do tego trochę wody. No i możemy wziąć ser. Dobra. No nie wiem, po co to wszystko niszczę, ale dobra. Jest kolejny wróg. I... Dobrze.
No jak widzicie, jest moc. Jest moc. Nawet nie wiem, co więcej mu powiedzieć. Zidentyfikowana mikstura i podręcznik buław. Czytamy. No i teraz powiem tyle, no 300. Więc za to można nawet sporo zarobić. Tylko pytanie, kosztem czego? Mam tutaj dużo przydatnych rzeczy, no dobra. Pierwsza rzecz, pijawki nie są koniecznie potrzebne. Druga, mogę zjeść jeszcze grzybka. No i mogę zmieścić teraz dzięki temu już właśnie jedną rzecz tylko. Trzeba to jakoś mądrzej zrobić. Dobra. Przestawiamy to tu i zobaczmy, jak działał Spiritus. Pragnienie plus 25, zatraci 30, ból morale. Dobra, Spiritus nie jest aż tak tego wart. A książkę można trochę sprzedać. Miksturę, jeśli ją zidentyfikujemy, też może wykorzystamy dosyć porządnie w jakimś starciu z, nie wiem, niedźwiedziem czy coś. Idealnie. I łuk. Mógłbym jeszcze trochę o nim pomyśleć, ale nie czuję potrzeby. Dobra, mamy pora. To oznacza, że znowu jakieś tam pożywienie, które można no od razu zeżreć, więc jakie to ma statystyki? Niewielkie, no więc bierzemy to zamiast sera. Cebula. Nie no. Super. Brawo, ja jak zwykle nie zwróciłem uwagi na pułapkę. I teraz czy mam jeszcze coś, co pozwala się wyleczyć jakoś porządnie, czy... No nie zapowiada się. Czyli prawdopodobnie właśnie spowodowałem sobie spore problemy. Dobra, mam teraz problem z bólem. Ale na szczęście noga jest już... No naprawiona. I teraz tak, żeby pozbyć się bólu... No niestety. Potrzeba alkoholu. I widzicie, jak teraz jest nieciekawie. I teraz tak naprawdę, jeśli mamy się tym wszystkim zająć, to musimy znaleźć coś, co redukuje zatrucie. I żyjemy pokrzywę. No i pomału zatrucie będzie nam schodziło. Cebula. Jak widzicie, też dobrze sobie z tym radzi. Czy tylko krótka chwila tego głupiego efektu i powinno być dobrze. Niestety łuk się jeszcze nie zmieści, chociaż... Ja wiem. A jeśli tego humora się pozbędę, bo w sumie humory są łatwo dostępne, to możemy przenieść łuk na sprzedaż. Dobra. I proszę. W ten oto sposób pozbyłem się wielu rzeczy, a jednocześnie można powiedzieć, że uratowałem się przed niechybnym końcem. Dobra. Skóra dzika. Ja wiem. Z jednej strony niby warto brać, ale z drugiej jest warte 50, a mam chyba lepsze rzeczy ze sobą nawet. Też co, niby. Dobra, mam sztabę żelaza za 40. Dobra, nie mam miejsca. Przydałby się plecak czy coś. Zresztą plecak, tak nonsterwowo za mocno. Nie wiem, jakaś sakwa, która pozwala lepiej przechowywać wszystko czy coś. I co, my tu mamy pomidor. Nie powinienem tego brać. O, na szczęście zablokował. Super, jeszcze bojowego tasaka mi tu brakuje. Do kompletu. Dobra. Mi teraz tylko jak to pomieścić. Chyba kosztem łuku. Bojowy tasek jest jednoręczny czy dwuręczny? O, jednoręczny, dobrze. Podkowy nie chcę. Nic nie. Pomidor natomiast się przyda. Mogę go zeżreć póki co. Żeby jeszcze trochę obniżyć wszystkie te negatywne statystyki. W sumie nawet nie wiem czemu, ale... Tak czy jakbym go w sumie nie wziął, to... No jak mówię, równie dobrze mogłem go zeżreć teraz. Dobra, zobaczmy, co my mamy tu. Kolejne biblioteczki, czyżby... No niestety, tym razem szczęście się chyba nie uśmiechło. No teraz się poszczęściło i to bardzo nawet. Chociaż sztabka żelaza też jest trochę warta. Że dobra, srebrny puchar jest dużo bardziej, więc... Jeszcze tu się ewentualnie kiedyś wróci. Z celem wyzbierania pozostałości. A na razie tak czy siak.
mnie znowu ból wskoczył. No niedobrze. Nie, może jeśli odpocznę, to ból się zmniejszy. Ja, z czasem się zmniejsza, na szczęście. No jak mówiłem, z czasem. Jest takie też dobre. Dobra, mamy 24%, co w sumie już pozwala nam iść bezkarnie dalej. I w sumie wiecie co, ten odcinek chyba będzie znacznie dłuższy niż bym nawet tego chciał, patrząc na to, że no w sumie jesteśmy w środku lochu. Trudno tak w środku lochu wrócić do wioski tylko po to, żeby... No. No właśnie, żeby tylko... Teraz mi słów brakuje w sumie. No, żeby... Co to było, no... Ja mogę być taki tempy, żeby nie kojarzyć... A, no żeby zapisać grę. Super, kolejny tasak. A, gdzie to mam pomieścić? Dobra, trudno. Po prostu nie będę mógł targetować ze sobą wszystkiego, co mam. Najwidoczniej. Zestaw chirurgiczny traci trochę wytrzymałości. W każdym użyciu, dobra, to... O nie, no to jest aż za dobre, żebym z tego zrezygnował. Dobra, do widzenia łuk. Bojowe tasaki są jednak trochę ważniejsze. Jany wisiorek. Jakie dodaje bonusy? Skuteczność leczenia. Wartość 111, więc wybacz. Jebski bułat istotniejszy. Teraz tylko trzeba jakoś to mądrze poukładać znowu. Ja nie ukrywam, nigdy nie byłem dobry w takim porządkowaniu jak u... No i zobaczmy, jakie tam ze statystykami. Ból 39. Niedobrze. Nie mam niczego na ból, jak już mówiłem. Chociaż w sumie... Tutaj ból minus 10. Piłem całkowicie. Ból dalej jest... dobra. Teraz przynajmniej daje mi to powód, żeby usunąć tak. No i przynajmniej nie będę narzekał. Jakoś chyba. Okej, na razie jeszcze trzeba... Tak, tak. I mamy miejsce. Zresztą jak już wspominam po raz jeden, który nigdy nie byłem dobry w zarządzaniu ekwipunkiem i chyba to się nie zmieni za szybko. Ale przynajmniej mogę się cieszyć z tego, że no, jakkolwiek się udało umieścić. I mam coś fajnego. Nieodpitne znowu. Ale chyba podziękuję na obecny moment. A tu... Nieodpitny, no jasne. Bo krasnolud to musi być... Pijakiem i alkoholikiem. No, siostra... Nie uwierzę, no... Tu jest miód pitny, czyli alkohol. Tu jest miód pitny, czyli alkohol. Niszczy beczkę i co? Też miód pitny. Czy ta gra naprawdę sugeruje, że każdy krasnolud musi być wielkim alkoholikiem? Ty mi powiedz. No tak, teraz to siedzisz cicho. Dobra. Nie wiem jak to wyjdzie, ale... Jeszcze nie jest aż tak źle, jakby mogło być. Jak nawet sport nagromadziliśmy. Więc nie ma co narzekać, idziemy. Może się uda przetrwać jeszcze trochę. Czekamy. Przyjęcie inicjatywy. W sumie jest taka sytuacja, że teraz przyjęcie inicjatywy jest moim zdaniem istotniejsze. Nawet od szybszego unicestwiania, bo to... Dziękuję. Co? Zamiast użyć pewnie kliknem wyrzuć. Jak nam będzie naprawdę źle z tym bólem, czyli jeszcze gorzej niż teraz, to mam już coś, co przynajmniej go trochę zredukuje. Dobra, co my tu mamy? Gwoździe, czyli nic. Kredens pusty. A, par monet zawsze się przyda. I dobra. Żadne przejście nie wydaje się być szczególnie otwarte. O, tu jeszcze dotyk mamy zamknięte drzwi, to może będzie coś cennego, na tyle, żeby warto było tu wejść. Oczywiście zamknięta skrzynia. Niepowodzenie. No, to się akurat przyda. Nie ma co narzekać. Sprawda, znowu zabieram to całe miejsce w ekwipunku, no ale znając mnie zaraz będę miał jakieś poważne rany, to lepiej mieć ze sobą stabilizator. Dobra. No to idziemy dalej. Okej. Nie ma co się śpieszyć. Dobra. Tym razem właśnie bez przyjęcia inicjatywy, chociaż... Z
zwój identyfikacji, no nareszcie. Zobaczmy, co to za widły. Nieźle. Nieźle, nawet będą sporo warte teraz, jak się je naprawi. Wiecie co, w sumie warto było to targać się. Pomidor zamiast sera, standardowo zjedz. No idziemy dalej. Ożywcza esencja. Okej. Warte uwagi tylko zamiast czego znowu. Bo nie widzę niczego takiego tak szczerze, co bym mógł zostawić. Na razie niech będzie tak. Jak tam z głodem innymi? A, ból 30%, głód 4, pragnie 1, ale coś dziwić. Ciągle tylko żrem i żrem i żrem. A. Mnie się kończą rzeczy, które mógłbym tak porzucić. Niech będziesz porzucał tą roślinę. Nie jest chyba aż tak warta. Jak to zrobić, żeby mieć teraz dwa wolne miejsca? Płasko, okej, okay. Tak, tak, dobra. Marchewka. Nie. Nie potrzebuję. Nie podnoszę. Okej. Okay. W sumie nawet nie wiem, po co to wszystko niszczę. Czyli nawet wiadomo, że trzeba będzie użyć wytrychu. I... miód pitny. Bo co innego. Okej. Okay. Na spokojnie. Przyjęcie inicjatywy. Zablokował. Super. No i właśnie o tym mówiłem. Rana ręki. Nie jest dobrze, więc tak. No i stabilizator. Trzeba niestety użyć. Ból lepiej też już zredukować. Kolejny bojowy tasak. Niech będzie zamiast bułatu. No a teraz mam problem z zatruciem, jak na złość. A to w sumie trzeba będzie... chyba jeść wszystko, co ewentualnie może pomóc trochę z zatruciem. Bo takie zatrucie nie jest niczym przyjemnym. A ile? 40%. Chyba już z tego nie wyjdziemy, patrząc na to. Dobra. Ale mniejsza. Bierzemy, co się da. Miejmy nadzieję, że mimo wszystko uda się jakoś. Dobra. 15% obniżenia regeneracji zdrowia nie jest aż takie złe. O, o. Chyba mamy bossa. Pięcie inicjatywy. Okej. Tak. Sądząc po tym, co właśnie żem zobaczył, to prawdopodobnie pozbyliśmy się właśnie bossa. Sakiewka sama w sobie jest warta 5, więc nawet nie ma co jej trzymać. Lepiej wziąć tą jedną moją. I ciężka maczuga, czyli już broń wyższej klasy, dobra. Wiecie co? Żeby móc ją targać, usuwamy błata. Nie chcę błata, chcę maczugę. Tak, tak. Dziękuję bardzo. I proszę, kto by się spodziewał? Oczywiście, muszę jak na złość teraz przelatywać. Wór zboża. Pieniądze. I co to jest? Agat. No cóż, wór zboża zajmuje sporo miejsca, ale jego wartość jest chyba aż nadto wystarczająca. Tak więc trzeba będzie znaleźć na niego miejsce. Nie ma, przebacz. Okej. To znaczy, że trzeba będzie zostawić prawdopodobnie kielich. Nie, kielich jest więcej, więc wart od Agatu. Wytrych już teraz się i tak zniszczy. Ale dobra. Okej, okay, coś tu mamy jeszcze takiego wartego uwagi. Ciężka maczuga jest naprawdę dużo warta, to też. Nie no, normalnie nie wiem, co ja bym tu zostawić. Mięso to? Nie no, no jest aż za dobre, żeby je zostawiać. Dobra, niech będzie, że zostawiam serbki, co? Jeszcze to nawet w tym wszystkim zostawię. Co? Biorę bandaż, bo jednak bandaż jest cenniejszy. No i trudno, stało się, zostawiam takie rzeczy. Tylko żeby właśnie nie było aż tak źle, że jeszcze tutaj coś będzie takiego niezwykłego. Marchewki, liny. Dobra, nie jest źle. Dało się jakimś cudem przejść całe podziemia, nie umierając, więc no brawo ja. Czemu brawo my w sumie.
No niestety. Wytrych zostawiłem, ale... Dobra, właśnie jeszcze sprawdzić najpierw pozostałe miejsca. Jak tam ekspy? Dobrze, nawet może dzisiaj osiągniemy poziom trzeci. I będzie fajnie, jeśli się w sumie by udało się. Okej. No i w sumie jak tak nagram tego odcinka, to jak nic nie zdąży się wyrenderować do odpowiedniej godziny, więc... No wybaczcie, że nie było tak jak chciałem. Chciałem sobie takie nie jak chciałem, tylko jak to jest zazwyczaj zaplanowane. No, u mnie z tym odcinkiem, no ale spokojnie. Ważne, że jest w ogóle. I wiecie co? Udało się zrobić tyle, że... moim zdaniem chyba... No nie ma sensu nawet już bardziej przedłużać. Ja dziękuję wam za obecność. Oczywiście wracam do karczmy zapisać grę. No, na obecność mam to tyle, więc no, trzymajcie się. Ej.